może byś tak odpowiedział na dwa pytania. Pierwsze, czy nasz system opieki zdrowotnej widzi rodzinę i czy wspiera rodzinę? Drugie pytanie, czy polska szkoła publiczna wspiera instytucje rodziny? Najpierw może się odniosę do tego, co mówiła pani doktor, bo to była rzeczywiście znakomita, wypowiedź, bardzo... Chociaż improwizowana, ale bardzo bliska mojemu sercu, dlatego że literatura to w ogóle bardzo istotny element wychowania. Nie tylko kształtowania postaw, ale i wychowania. Książka, przez książkę kształtujemy postawy, uczymy. Mam wrażenie, że tego we współczesnej szkole w ogóle nie ma. Literatura jest tylko jakimś zdjęciem do nauczenia określonych umiejętności, no i zdobycia wiedzy, zresztą bardzo schematycznej, ponieważ nazywa się określone pojęcia i później tych pojęć się wymaga, nawet na egzaminie. To, co pani powiedziała, jest mi niezmiernie bliskie, ponieważ ja sam z moją małżonką staraliśmy się w parafii na przykład, mieliśmy takie wykłady, literatura naszych dzieci, dlatego że spotkanie rodziny nad książką jest ogromnie istotne. To rodzina tworzy klimat spotkania dziecka z książką. To nie tylko sam wygląd domu, gdzie książki są. Były takie badania, które pokazują, że to były takie badania mechanistyczne, powiedziałbym, bo badano szybkość nauczenia się czytania przez dziecko w zależności od liczby książek, która jest w domu. Takie zupełnie jakieś... No ale takie badanie było, takie wyniki były opublikowane i była bezpośrednia relacja. Jeśli tych książek jest dużo w domu, to szybkość nauczania dziecka czytania, dziecko się szybciej uczyło czytać, niezależnie od tego, jaka była sytuacja w szkole. Więc wydaje się, że to, na co pani zwróciła uwagę, jest ogromnie istotne, bo to zarówno jest kwestia uczenia kultury, uczenia patriotyzmu, ale coś więcej, dlatego że w tej chwili patriotyzm to nie jest tylko kwestia przywołania identyfikacji z określoną tradycją narodową, ale też z tradycją cywilizacyjną. Jesteśmy w tej chwili na przełomie pewnej, widzimy narastającą taką rewoltę lewacką, gdzie kwestionuje się podstawowe wartości i pojęcia i literatura odpowiednio przedstawiona, która prezentuje odpowiednie postawy, no jest takim pokazaniem, jak powinno wyglądać prawdziwe życie w postaci przygody, opisu. Nie wiem, czy warto wymieniać poszczególnych autorów, ale myślę, że może warto, bo jeśli mówimy o konkretach, to mówimy o konkretach. I pani wymieniła świętego Maksymiliana Kolbe i jego dzieło. Ja może bym do aż tak wielkich autorytetów nie sięgał, ale wspomnę o bardziej prozaicznej rzeczy, mianowicie autorce współczesnej, Małgorzacie Musierowicz, z którą można oczywiście dyskutować, bo ona ma i różne odwoływania środowiskowe, ale to, w jaki sposób ona prezentuje rodzinę. Jakie są relacje pomiędzy dziadkami, głównymi bohaterami. Zresztą w mojej ocenie im starsza książka, im później napisana, czyli ostatnie pozycje Małgorzaty Musierowicz są coraz lepsze. To znaczy ona dostrzega ten wymiar konfliktu cywilizacyjnego. Te książki są adresowane nie tylko do dziewcząt, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ale w ogóle do całej rodziny. Więc można powiedzieć, że na podstawie tego, co pani doktor powiedziała, wydaje się bardzo istotna potrzeba o pewnej zmiany w programie nauczania szkolnego, bo w tej chwili książka jest wycinkiem, jest zdjęciem, jest jakimś schematem rzuconym
procesie nauczania. A tutaj na literaturę, na sposób prezentacji literatury, na podejściu do literatury można budować coś znacznie więcej niż tylko naukę języka polskiego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niestety nauczyciele języka polskiego, w ogóle środowisko polonistyczne, nie ma proweniencji konserwatywnej, wbrew pozorom. Jak się spojrzy na środowiska uniwersyteckie w tym profilu, no to postacie konserwatywne czy takie patriotyczne to są wyjątki. To naprawdę trzeba mówić o bohaterstwie tych, którzy prezentują takie podejście, właśnie hasła naród, wspólnota, rodzina, Bóg, honor i ojczyzna. To jest poważne zadanie, szczególnie w wielkich ośrodkach miejskich w Warszawie. To jest pytanie, które tutaj postawiłeś. W Warszawie sytuacja jest trudna. No może nawet bardzo trudna, bo generalnie jesteśmy w mniejszości. Trudno sobie wyobrazić, że w jakiejś szkole, w Radzie Rodziców, ludzie o proweniencji konserwatywnej będą mieli pozycję dominującą. Raczej znajdują się w mniejszości. A ponieważ każdy system jest leniwy. Każdy system jest leniwy, czyli szukamy raczej uproszczonych rzeczy, więc jak rodzice przychodzą do szkoły, czy wykazują się jakąkolwiek aktywnością, to raczej nie chcą tam szukać jakiejś rewolucji, walki, tak troszkę zajmują się rzeczami prozaicznymi, więc większe szanse widzę w ośrodkach mniejszych, poza wielkomiejskich, tam gdzie szkoła w ogóle może być pewnym ośrodkiem takim tworzenia ośrodka opiniotwórczego czy kultury. Ale zdecydowanie, podsumowując ten wątek, sprawa literatury jest bardzo ważna, podejścia do literatury. No ja sam w domu staram się po pierwsze towarzyszyć moim dzieciom w literaturze, czyli jak one czytały, czy czytają pozycje obowiązkowych lektur, to my razem z nimi czytamy tą książkę, dyskutujemy. Nawet jeśli lektura jest zła, a takich jest sporo, no skoro muszą przeczytać, chociaż czasami rozmawiamy z dyrekcją szkoły czy z nauczycielami, żeby moje dzieci nie musiały czytać jakąś lektur, bo po prostu źle wpływają na postawę. Nawet nie tyle, po prostu dzieci po przeczytaniu takich książek są gorsze. No ja mam większość córek, więc czasami to po prostu ta literatura jest zwyczajnie gorsząca. Więc to jest bardzo ciekawe, bardzo istotne i myślę, że w programach nauczania, wbrew temu, co się mówi, że oczywiście mamy pewną zmianę cywilizacyjną, dzieci siedzą w portalach społecznościowych, szybko przepływa informacja, bazują na technologii cyfrowej, na zdjęciach, na krótkich jakichś informacjach. Trudno jest być może trafić z pełnym obrazem książki, ale pewną kulturę literatury i książki trzeba budować. To jest ta sprawa literatury. Myślę, że nawet w programie politycznym to sprawę książki jako istotny atrybut suwerenności nie tylko narodowej, ale i cywilizacyjnej należałoby stawić. Tak? To jest coś ogromnie istotnego, właśnie w sensie literatury, przekazywania literatury, dostępu do odpowiedniej literatury w szkole, zachęcania do literatury. To jest jakby jedna sprawa, a także trochę odpowiedź na pytanie, czy jaki wpływ mają rodzice. Gdyby rodzice konserwatywni zgromadzili się w jakiejś jednej czy w drugiej szkole, być może mieliby istotny wpływ i mogliby oddziaływać na to, co się dzieje w szkole, ale jesteśmy w pewnym rozproszeniu, przynajmniej w wielkich ośrodkach miejskich, jesteśmy w mniejszości i bardzo tutaj trudno oddziaływać, chyba że po prostu szczęśliwie się zdarzy, że się tacy rodzice spotkają i będą mogli coś wspólnić. Teraz sprawa sytuacji rodziny.
Otóż ja jeszcze może, zanim przejdę do tego wymiaru medycznego, właśnie medycznego ekosystemu ochrony, to chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na kilka elementów. Otóż w Polsce narasta udział dzieci, które rodzą się poza małżeństwami. W tej chwili, w roku 2018, to jest około 26% urodzeń żyw. Sama liczba wzrasta od roku 2001. Od roku 2001 może warto powiedzieć, że na przykład w roku 2010 urodzenia pozamałżeńskie to było 85 tysięcy, a w roku 2018 102 tysiące. Przy czym w roku 2000 urodziło się, w roku 2018 urodziło się 388 tysięcy, a w roku 2010 413 tysięcy, więc ta jeszcze sytuacja nie została wybudowana, a liczba dzieci urodzonych poza małżeństwem wzrosła, więc nie tylko wzrost procentowy, ale również liczbowy. To jest bardzo niepokojąca tendencja, zresztą wpisuje się w ogólną rewolucję cywilizacyjną, lewicową, którą obserwujemy. To nie służy budowie rodziny. A jeśli na poziomie kraju, według danych GUS, tak, bo ja na tej podstawie czerpię, jeśli tak się dzieje na poziomie całego kraju, to znaczy, że w ośrodkach wielkomiejskich ten udział jest znaczący. To pokazuje skalę problemu, przed którym stoimy, dlatego że dzieci, które się urodziły nie tyle w rozbitych rodzinach, po prostu bez zawarcia związku małżeńskiego, tak, w takich związkach nietrwałych, są zupełnie inaczej wychowywane, są bardziej podatne na wszelkiego rodzaju wpływy na takich antyrodzinnych ideologii. Więc to jest bardzo ważna sprawa i tutaj nie chodzi tylko o wymiar, nie chodzi tylko o wymiar ekonomiczny, bo tutaj wymiar ekonomiczny de facto niczego nie zmieni. Tutaj chodzi o pewien zestaw wartości i idei, tylko że powstaje pytanie, jak do nich dotrzeć. No, ja również na przykład zajmuję się doradztwem rodzinnym, tak, rozmawiam z narzeczonymi. Widzę, że niestety w tej chwili małżeństwo stało się jakąś przeszkodą dla nich. Przeszkodą głównie w sensie organizacyjno-praktycznym. Tak, nie traktują tego jako szansy, nie traktują tego jak... Mówię o takim poczuciu większości, tak? Dochodzą do tego, żeby zawrzeć sakrament, wejść w związek małżeński. Dlatego ta sfera zwrócenia czy budowy wartości małżeńskiej wśród młodych ludzi, pokazywania wartości małżeńskiej, ale to też ma również wymiar literatury na przykład, czyli takiej zupełnie pracy u podstaw, ma ogromne znaczenie, dlatego że jeśli proces rodzenia się dzieci w związkach pozamałżeńskich będzie narastał, to w ogóle rodzina będzie rozbita. To będziemy w sytuacji bardzo, bardzo niedobrej. I możemy powiedzieć, że mamy takie dwa alternatywne, równoczesne procesy. Po pierwsze jednak wzrost rodzin wielodzietnych. I tutaj nie zupełnie się zgadzam z panem prezesem, bo jednak te 500 plus miało pozytywny wymiar, bo tutaj są jakby dwie rzeczy. Po
Po pierwsze, dla rodzin wielodzietnych, powyżej trójki dzieci czy czwórki dzieci, to był bardzo ważny element. Natomiast to wsparcie dla rodzin o mniejszej liczbie dzieci, no to jest kwestia pewnego targu politycznego, prawda? Zresztą wiadomo, z której strony atakowała lewica, prawda? O to, że zwracała uwagę na te dzieci właśnie z rodzin mniej licznych. I to był pewien wybór. Natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych to na pewno jest ogromnie istotne i ważne wsparcie, które wiele w tym zakresie pomogło i w takim sensie ten program trzeba pozytywnie, czy bardzo pozytywnie ocenić w tym wymiarze właśnie. A więc mamy rozwój rodzin wielodzietnych, jeden proces, a drugi proces, coraz większa liczba dzieci, które rodzą się poza małżeństwami, które w sensie takim spojrzenia na budowę polityki polskiej bardzo niebezpiecznym procesem. Więc myślę, że o tych procesach trzeba pamiętać. No i budować mechanizmy, żeby jednak życie rozwijało się w małżeństwach. Wreszcie dochodzimy do sytuacji pytania, czy system opieki zdrowotnej jest prorodzinny. Otóż, proszę Państwa, tutaj mamy taką pewną dychotomię, dlatego, która pojawia się nie tylko w ochronie zdrowia, ale w pewnych rozważaniach aksjologicznych. Dychotomię pomiędzy wolnością i bezpieczeństwem. To jest daleka paralela od tego. To już człowiek z innego obozu wartości pisał, czyli Erich Fromm, w Ucieczce od wolności, on trochę ten proces opisuje, ale to oczywiście zupełnie innego ujęcia. Otóż w Polsce mamy taki system rozproszony, to znaczy pacjent jest wolny w wyborze lekarza i sposobu leczenia, także dotarcia do poszczególnych elementów tego systemu. To powoduje, że pacjent w systemie jest zagubiony. On nie jest właściwie tam, ten system nie zapewnia ciągłości leczenia. Jeszcze cały czas mówimy o tym, że trzeba tą ciągłość leczenia przywrócić, że powinniśmy leczyć efekty, płacić za efekty leczenia, że powinny być określone ścieżki leczenia. W systemie, gdzie pacjent zachowuje swoją wolność, gdzie jest na rynku, bo to w ten sposób trzeba powiedzieć, na rynku wiele podmiotów, bardzo trudno jest zintegrować ścieżki leczenia pacjentów. Z kolei w systemach zintegrowanych, takich jak mieliśmy za czasów PRL-u komunistycznych, czyli w systemie Siemaszki, był system zintegrowany, pacjent był przypisany do określonego rejonu, ale zachowana była pewna ciągłość leczenia, tak? On miał swoje miejsce w określonych poziomach i poziomach organizacyjnych leczenia. Oczywiście ten system źle działał z zupełnie innych powodów i musiał zostać zmieniony. Więc tutaj pokazuje, że jest pewna dychotomia i wartość wolności, wartość możliwości wyboru podmiotu leczniczego, lekarza w każdym poziomie leczenia, tak jak jestem u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarza specjalisty mogę pójść tam, gdzie sobie życzę, czy do szpitala mogę pójść tam, gdzie sobie życzę. Oczywiście w ramach tych podmiotów, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. I teraz kwestia rodziny. Zdecydowanie istotnym elementem rodzinnym w medycynie jest lekarz rodzinny. I to jest idea, tylko że o tej idei mówią, czy o tym rozwiązaniu mówią wszyscy. Dlatego, że lekarz rodzinny to ten, który powinien spotkać się z całą rodziną, tak? Znaczy poszczególnymi osobami z tej rodziny, który powinien być takim lekarzem pierwszego kontaktu, ale właśnie nie każdy u innego lekarza, tylko cała rodzina tego lekarza, który zajmuje, zarówno jest lekarzem
no lekarz rodzinny to coś więcej niż lekarz internista i pediatra. To jest pewna suma w takim podstawowym wymiarze. Tylko że cały czas podejmujemy próby budowania takiego systemu właśnie lekarzy rodzinnych. I można powiedzieć tak, w ośrodkach wielkomiejskich to się nie udaje. W ośrodkach wielkomiejskich, gdzie mamy też duże podmioty lecznicze świadczące usługi podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarze pierwszego kontaktu, to widać również na podstawie badań sondażowych. W ośrodkach wielkomiejskich pacjenci są znacznie mniej zadowoleni z dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej niż w ośrodkach małych. Tutaj, żeby sytuacja się poprawiła, to niestety musi być lepszy dostęp do lekarza POZ, czyli powinno być trochę więcej. I oni mają w tej chwili sytuacja finansowa lekarzy POZ nie jest taka zła, tak? Ta sytuacja się zmieniła. Należałoby zmienić, a właściwie zmniejszyć wymagania listy pacjentów, którzy są zapisani, tak? Czyli żeby na jednego lekarza przypadało mniej pacjentów niż do tej pory, ale to powoduje, że musi być więcej lekarzy i muszą być większe nakłady na tą podstawową opiekę zdrowotną. Więc zdecydowanie, jeśli byśmy spojrzeli na ten wymiar rodzinny w polityce, w tym wymiarze w polityce zdrowotnej, to jest nurt lekarza rodzinnego, przy czym trzeba to sobie jasno powiedzieć, że właściwie tutaj nie ma różnic między poszczególnymi nurtami politycznymi, czy nurtami, które analizują sytuację zdrowotną, ponieważ właściwie każdy, kto wychodzi do jakiejś prezentacji programów, o tym mówi. Tylko trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że system ochrony zdrowia to jest bardzo skomplikowany system. To jest lekarz POZ, to lekarz rodzinny, to jest dopiero pierwsze miejsce. To jest specjalistyka coraz bardziej specjalistyczna, to jest działalność diagnostyczna i to jest szpital. Szpital, który też pełni istotną rolę społeczną. W Warszawie być może tego nie dostrzegamy, ale poza Warszawą, w małych ośrodkach, szpital jest istotnym miejscem funkcjonowania w ogóle lokalnej społeczności. To jest ważne miejsce dla lokalnej społeczności. Dla powiatu to być może jest najważniejszy pracodawca, podmiot, coś, co tworzy daną społeczność. Więc to niestety trzeba pamiętać, a dostęp do opieki szpitalnej też musi być zagwarantowany, dlatego że to jest pewna ciągłość leczenia i w ogóle bezpieczeństwo, tak? Ponieważ szpital zapewnia opiekę zdrowotną wtedy, kiedy wymagana jest natychmiastowa interwencja. Więc podsumowując, w wymiarze politycznym to ten wymiar rodzinny, znaczy polityczny w sensie polityki zdrowotnej, to lekarz rodzinny i perspektywa większego kontaktu lekarza rodzinnego, więc zwiększenia jego kompetencji, a także zmniejszenia zakresu liczby osób, którym musi się zajmować, żeby mieć kontrakt. To jeden element. Drugi element, wspominałem o tym w sensie wartości, a także kreowania narzędzi stymulujących pewną sytuację, to jest powstrzymanie procesu urodzeń dzieci pozamałżeńskich, tak odwrócenie pewnego trendu, który jest bardzo niebezpieczny i który cały czas rośnie. Jeszcze raz przypomnę, 26%, już ponad 1/4. To już zaczyna być poważne zagadnienie, szczególnie w ośrodkach wielkomiejskich, bo to jest dana dotycząca całego kraju. I wreszcie to, co na samym początku, być może wymiarem strategicznym polskiej edukacji jest przywrócenie znaczenia nauczania literatury i budowanie wartości, postaw, bohaterów na podstawie literatury. Myślę, że w tym zakresie niestety nic nie zrobiono.
skoncentrowano się na zmianie strukturalnej, natomiast w tym obszarze niewiele zostało zrobione, a jak się patrzy na wykaz lektur, chociażby na przykład w konkursach polonistycznych, to czasami aż strach w tych konkursach startować, po prostu te lektury są po prostu dramatyczne.